Miało być ostro i sensacyjnie, a wyszło jak zwykle. Opierając się na doniesieniach lokalnego tygodnika, jedyny miejski radny PiS-u chciał w trakcie kwietniowej sesji dopisać ich dalszy ciąg. Już po jej rozpoczęciu poprosił przewodniczącego o głos. Wprowadzenie do porządku obrad punktu. Informacja prezydenta miasta Legionowa na temat postępowań prokuratorskich prowadzonych w sprawach dotyczących pełnienia urzędu prezydenta. Ja gorąco apeluję do koleżanek i kolegów radnych o poparcie mojego wniosku w celu wyjaśnienia sytuacji, która ciągnie się już jakiś okres czasu. Jako że prezydenta nie było akurat na sali, do wniosku odniósł się jeden z jego zastępców. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że my jako władza wykonawcza niewiele wiemy o tych postępowaniach. W jednym wiem, że pan prezydent występował jako świadek, o innych po prostu nie wiemy, czy one się toczą, czy zostały wszczęte. Więc nam trudno będzie przekazać informacje na temat spraw, o których żadnego pojęcia nie mamy. Do podobnego stanu wiedzy w tej kwestii przyznał się także przewodniczący Klejment. Ja, jako że jestem stroną w sprawie, wystąpiłem do prokuratury, do kilku prokurator, jakiekolwiek informacje na ten temat, powiem szczerze, że jeszcze żadnej odpowiedzi nie znalazłem. Jeżeli kiedyś nadejdzie, szef rady obiecał przekazać ją innym samorządowcom, lecz nie wszyscy byli taką reakcją usatysfakcjonowani. Uważam, że wniosek radnego Klejmowskiego jest o tyle zasadny, że to, co władza wykonawcza wie, prezydent Pawlak powiedział, że niewiele wie, ale zdecydowanie więcej wie pan przewodniczący i pan prezydent i cała reszta rady, żeby się tą wiedzą podzielili. W tej sytuacji nie pozostało nic innego, jak dać wypowiedzieć się radnym. Proszę Państwa, kto jest za tym, aby taki punkt wprowadzić, proszę podnieść rękę i wcisnąć przycisk. Postąpiło tak dwóch radnych. 14 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. W tej sprawie można mieć jednak niemal pewność, że na kolejnych sesjach jeszcze powróci. Kto się wstrzymał od głosowania?